skłusza Redeko. www.redeko.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. W grupie A bardzo dobrze radzi sobie wrocławski klub koszykówki. Na inaugurację jeden z faworytów do medali pokonał wysoko Mosir Siarkę Tarnobrzeg 84-57. Kluczem do sukcesu była kapitalna pierwsza kwarta wygrana 30-12. Najwięcej punktów dla WKK, 15, zdobył Michał Jodłowski. W drugim swoim występie w turnieju wrocławianie pokonali MKS Dąbrowa Górnicza 86-79. W tym starciu było dużo więcej emocji. Przed ostatnią kwartą WKK prowadził ledwie dwoma punktami. Finisz okazał się skuteczny. Tym razem liderem punktowym naszych był Michał Jędrzejewski, zdobył 25 oczek. W grupie B Śląsk rozpoczął zmaganie od bardzo trudnego sprawdzianu. Pokonał na inaugurację Biofarm Basket Poznań 51-49. Był to mecz nerwów i defensywy z bardzo szczęśliwym zakończeniem dla gospodarzy. Po trzech czwartych meczu ekipa ze stolicy Wielkopolski prowadziła jeszcze pięcioma punktami. Ostatnia kwarta to jednak popis w defensywie Śląska. Pozwolił rywalom na zdobycie ledwie pięciu oczek. Sam rzucił prawie trzy razy tyle i wygrał. 17 punktów. Najwięcej w zespole zdobył dla zwycięzców Tomasz Żeleźniak. Drugiego dnia turnieju było już łatwiej. Wrocławianie pokonali bowiem Rosę Radom 78-62. Od początku do końca wszystko przebiegało pod kontrolą Śląska. Radomianie nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki. Tym razem najwięcej punktów dla zwycięzców, 13, uzyskał Jakub Musiał. W weekend mistrzostwa wkroczą w decydującą fazę. W sobotę o 12 i 14.15 zostaną rozegrane mecze o 7 i 5 miejsce. Później czas na dwa półfinały, w których na pewno znajdą się wrocławskie ekipy. Pierwszy półfinał o 16.30, drugi o 18.45. Zawody zakończą się w niedzielę meczami o medale. Rywalizacja o najniższy stopień podium rozpocznie się o 10. Mecz o złoto od 12.30. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.